Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie, witam Was ciepło. Kinga Roszczyniała, terapeutka holistyczna. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z taką inspiracją z mojej porannej sesji w sprawie utknięcia w dzieciństwie i takiego utknięcia w niespełnionych oczekiwaniach. Cześć Asiulka, dzień dobry. Widzę, że się kochani zbieracie już tutaj, więc fajnie. Przybywajcie, przybywajcie moi drodzy. Dajcie znać, jak się kochani macie. Jak tam u Was. No właśnie, i o co tutaj nam chodzi, kochanie? Cześć Monia. O co tutaj nam chodzi? Czasami, kiedy wiele naszych potrzeb w dzieciństwie, dzień dobry Anetka, było niezaspokojonych, potrzeba miłości, akceptacji, szacunku, otulenia, ciepła, zrozumienia nas. My w dorosłym życiu utykamy w takiej przestrzeni dziecka, które cały czas czeka, aż te potrzeby, aż przyjdzie to, czego nie dostaliśmy od naszych rodziców. I czasami jest tak, że my utykamy dosłownie przy naszych rodzicach, czyli nawet mając gdzieś tam już swoje rodziny, swoją pracę, swoje życie, to cały czas jesteśmy w takim oczekiwaniu wobec naszych rodziców, że właśnie oni w końcu zaspokoją te nasze potrzeby, które nie zostały zaspokojone w dzieciństwie. Ale czasami może też być tak, że tych rodziców już nie ma, bo po prostu nie żyją, więc my nie kierujemy tych swoich oczekiwań wobec nich, tylko sami jakby zastygliśmy dosłownie w takim oczekiwaniu, czyli inaczej, czekaniu, tak? I dosłownie utykamy w tej, jakby zamrożeni w tej przestrzeni dzieciństwa. I chodzi o to, żeby właśnie te potrzeby, które wtedy zostały niezaspokojone i ja cały czas czuję pewien głód niezaspokojonych tych potrzeb, żeby one zostały zaspokojone. Zobaczcie sobie, oczekiwanie, czekanie, tak? Oczekiwanie, czekanie. Czasami, najczęściej jest tak, że my nieświadomie jakby pozostajemy zastygnięci w takich oczekiwaniach, w takim czekaniu i można to poznać później po naszym codziennym życiu, że na przykład po tym, że my nie przeżywamy naszego dorosłego życia, tak? Że my nie przeżywamy. Pozornie może to wyglądać inaczej, bo my wiecie, możemy nawet, nie wiem, wypełniać wszystkie obowiązki pod tytułem wstaję rano, ogarniam się, nie wiem, dbam o rodzinę, tak? Idę do pracy, tam też mam jakieś obowiązki, przychodzę z pracy i tak dalej, więc pozornie może dziać się wiele, ale my tego nie przeżywamy, czyli bardziej jesteśmy trochę jak taki robocik, tak? Robocik, który wykonuje różnego rodzaju zadania, ale tych zadań, tak zadań w cudzysłowie, tych doświadczeń po prostu nie przeżywa, a nie jest w stanie ich przeżywać, bo duża część energii właśnie jest utknięta w przestrzeni tego małego dziecka, które tylko stoi czy siedzi w zastygnięciu dosłownie i po prostu czeka. I po prostu czeka. Na poziomie dziecka jest to całkowicie jakby takie naturalne, że jest to takie czekanie, tak? No bo zobaczcie sobie, jak jesteśmy bardzo mali, no na przykład niemowlaka. My możemy na różne sposoby wyrażać swoje potrzeby, na przykład płaczem, na przykład krzykiem, ale faktem jest, że my jesteśmy na tyle zależni od naszych rodziców i osób z zewnątrz, że jedynie co możemy zrobić, to po prostu poczekać, aż ktoś te potrzeby zaspokoi, tak? Czy aż przyjdzie, nie wiem, mama i nas przewinie, czy aż przyjdzie właśnie mama i nas, nie wiem, nakarmi, czy nas weźmie na ręce, przytuli. No, cokolwiek, co potrzebujemy w danym momencie.
I czasami my właśnie tak zastygamy w tym oczekiwaniu i czekaniu, szczególnie kiedy te potrzeby nie były zaspokojane w dzieciństwie, że żyjemy w tym zastygnięciu również w dorosłym życiu, w ogóle nie zauważając, kochani, że my dorośliśmy i my możemy te potrzeby, które nie były tam zaspokojone, teraz w dorosłym życiu je zaspokoić. Mało tego, mamy wiele różnych strategii na to, mamy wiele różnych możliwości na zaspokojenie. Jest tylko jedno ale, że trzeba wyjść z tego zastygnięcia dziecka i wykonać ruch, który może wykonać wyłącznie dorosła osoba. Bo o ile dziecko faktycznie jest zdane na czekanie i czekanie, aż ktoś z zewnątrz tą potrzebę zaspokoi, o tyle różnica między dorosłym a dzieckiem jest taka, że jak się pojawia w nas jakaś potrzeba, to my mamy wystarczająco siły i wystarczająco energii i mocy, żeby tą potrzebę zaspokoić. I to nie zawsze oznacza to, że my mamy sami ją zaspokoić. No podam Wam przykład, kochani, ale też dajcie znać, proszę, czy to jest zrozumiałe dla Was, co mówię. Na przykład potrzeba zrozumienia, tak? Jako dziecko się czuliśmy nierozumiani, i teraz nadal jest w nas ta potrzeba, żeby być rozumianym. Żeby być rozumianym, żeby być przyjętym, żeby być wysłuchanym, tak? I jako dziecko właśnie, no jedyne co mogliśmy, to tak czekać, aż to zrozumienie, to przyjęcie przyjdzie od rodziców. Ale teraz możemy zrobić zupełnie coś innego. Teraz, jeżeli czuję, że ja chcę być rozumiana, to z pozycji dorosłego wykonuję ruch w przestrzenie, w różnego rodzaju przestrzenie, czy w różnego rodzaju działania, gdzie ta potrzeba moja jest zaspokajana. Na przykład, nie wiem, szukam ludzi, którzy, wiecie, o podobnej bajce, tak? O podobnej przestrzeni. Właśnie, którzy przeżywają podobnie świat, którzy mają podobne zainteresowania, więc to, co ja mówię, będzie też dla nich interesujące, będzie jakby to ciekawe, tak? Szukam takich miejsc, ale to szukanie nie jest tylko w głowie, tylko ja jako dorosła już osoba wykonuję ten ruch na zewnątrz, czyli ten ruch w kierunku świata, żeby tą potrzebę zaspokoić. Mało tego, z pozycji dorosłej osoby my tak naprawdę mamy wiele możliwości i strategii, żeby zaspokoić jedną potrzebę. Zazwyczaj jest wiele możliwości, chociaż potrzeba, nie wiem, potrzeba miłości. Tak? To nie jest tak, że jest tylko, wiecie, jeden na to sposób. No nie, tych sposobów, żeby przeżywać tą miłość, żeby doświadczać tej miłości, my mamy całe mnóstwo. Od relacji partnerskich, po relacje z przyjaciółmi, po w ogóle bliskość z innymi ludźmi, po bliskość, nie wiem, z naszymi dziećmi, tak? Po miłość do życia, do naszych pasji, do naszej pracy. No jest naprawdę wiele możliwości, żeby daną potrzebę zaspokoić. Ale żebyśmy my to w ogóle zauważyli, potrzebne jest jedno. Wyjście z tego zastoju czekania dziecka i zauważenie, że jestem już na tyle dorosła, że ja mogę, że ja nie muszę być w tym, wiecie, zamrożeniu i w tym czekaniu, tylko ja mogę wyjść i eksplorować świat. Że ja sama, jako dorosła osoba, mam na tyle energii i na tyle mocy, że ja mogę wykonać ten ruch razem z moim wewnętrznym dzieckiem, wykonać ruch i w świecie zewnętrznym zaspokajać sobie różnego rodzaju moje potrzeby. Nic nie piszecie, kochani, więc zakładam, że po prostu jesteście zasłuchani i że to wszystko jest dla Was jasne i zrozumiałe. Ale
zrobimy sobie taką króciutką medytację, żebyście doświadczyli z tego i później podzielili się właśnie swoimi wrażeniami, swoimi odczuciami na pokazanie temu naszemu wewnętrznemu dziecku, że my możemy wspólnie ten ruch wykonać, a przede wszystkim na to, żeby to dziecko zauważyło, że ma wsparcie od tej naszej przestrzeni dorosłej osoby, no bo nawet jeżeli duża część nas, jakby własnej osobowości, utknęła w tym dzieciństwie i my się czujemy gdzieś tam, tacy wiecie, nieporadni w tym dzieciństwie i właśnie dzieckiem, to nadal nie wyklucza, że mimo wszystko my dorośliśmy i jesteśmy dorosłymi osobami, no bo jakby tej energii, czy tego wszystkiego, co tych wszystkich zasobów, które przyszły jakby z naszego dzieciństwa, było za mało, to my byśmy nawet nie dorośli. A jednak dorośliśmy i mniej lub bardziej w jakiś sposób ogarniamy swoją, wiecie, rzeczywistość. I jeżeli tak jest, a jestem na 100% pewna, że może to potwierdzić każdy z Was, kochani, że tak jest, to znaczy, że my mamy również wystarczająco dużo mocy, energii i siły, żeby wziąć za rękę to swoje dziecko i wyprowadzić je swoim wsparciem już tej dorosłej osoby właśnie z tego utknięcia. Także zróbmy, kochani, to doświadczenie, żeby nie pozostać tylko w takiej, wiecie, no, fazie jakby rozkminiania gdzieś tam tego na głowę. Więc zamknijcie sobie oczy, zamknijcie sobie teraz oczy. Zamykam sobie oczy i mogę sobie wyobrazić właśnie to moje małe wewnętrzne dziecko. I zobaczyć, w czym ono utknęło. Być może w tym smutku, że nie dostało. Być może w ogromnej złości i stoi w miejscu i cały czas tupie nóżkami, przebiera nóżkami. Być może w tym rozczarowaniu, że i tak dla niego nic nie ma. Być może w rozpaczy, że tak naprawdę czeka, czeka i nie wie, co ma więcej zrobić, nie wie, co może dalej zrobić. Więc popatrz, proszę, teraz na to swoje wewnętrzne dziecko i zobacz, w czym ono utknęło i czego ono tak naprawdę potrzebuje. W czym ono utknęło i czego tak naprawdę potrzebuje. I przyjdź teraz do tego dziecka, podejdź do tego swojego ukochanego dziecka, do tej dziewczynki, do tego chłopca, jako ty, dorosła kobieta, dorosły mężczyzna. Podejdź, złap za rączkę, złap za rękę i powiedz: już dość tego czekania. Teraz ja, jako ta dorosła, zabieram cię w podróż, zabieram cię w życie. Idziemy razem eksplorować świat, eksplorować nasze życie, poznawać różne miejsca, różne doświadczenia, których do tej pory nawet nie mieliśmy szansy poznać, bo cała energia była tylko w czekaniu, w tym utknięciu, w zastoju, w smutku, w złości. I nie starczało już na to, żeby zrobić ten ruch. A więc ja cię teraz biorę za rękę, jak taki ukochany rodzic, i idziemy razem poznawać i eksplorować świat. I zróbcie ten jeden krok do tego życia, później kolejny i kolejny, żeby dosłownie wyrwać to dziecko z tego czekania i zabrać go w tą przygodę życia, gdzie teraz oboje możecie iść, poznawać,
poznawać świat, poznawać innych ludzi, zaspokajać różne swoje potrzeby, które tam nie były zaspokajane, na różne sposoby, na różne możliwości. I nie ma znaczenia, że jeszcze żadne z Was nie wie, co Was spotka w kolejnym kroku i w kolejnym. Nawet nie musicie się zastanawiać, co to będzie. Najważniejsza jest ta ciekawość. A ta ciekawość w tym dziecku nadal jest. Tej ciekawości nikt nie był w stanie stłumić, bo ona nadal jest. Ciekawość i chęć poznawania życia, świata, chęć eksplorowania życia, świata i tym samym zaspokajania różnego rodzaju potrzeb, w których jest całe mnóstwo możliwości na zaspokajanie tych potrzeb. A to, co robicie, to teraz oboje wyruszacie w taką przygodę życia. Twoje małe wewnętrzne dziecko i ty jako ten dorosły, który bierze to dziecko za rękę i po prostu idzie. I po prostu idzie przed siebie z ciekawością tego wewnętrznego dziecka i z energią i siłą dorosłej osoby, która ma wystarczająco energii i siły, żeby wziąć to dziecko za rękę i żeby razem z nim zrobić krok i kolejny, i kolejny, i kolejny do życia, do ciekawości, do otwartości, do eksplorowania, do poznawania. Nikt z Was nie musi się zastanawiać, co spotka za kolejnym krokiem. Czy ma się to wydarzyć, czy tamto. Po prostu idziecie z ciekawością, z otwartością do życia, do świata. Poznawać życie, świat, doświadczać, smakować, eksplorować. I zaspokajać różne swoje potrzeby. Potrzeby miłości, radości, swobody, lekkości, entuzjazmu, zrozumienia, przyjaźni. Świat czeka na Was otworem, a Wy oboje możecie iść i eksplorować i cieszyć się tym poznawaniem. Cieszyć się wspólnie tą podróżą. I pobądź razem ze swoim wewnętrznym dzieckiem w tym doświadczeniu, tej ciekawości, co się fajnego może wydarzyć za rogiem, co się fajnego może wydarzyć w następnym kroku, w tej żywej energii ciekawości, w tym żywym doświadczeniu, w tej żywej energii chęci poznawania. I popatrz, że tam już nie ma miejsca na to utknięcie. Że nie trzeba już czekać. Można wyjść, wykonać ruch i wspólnie razem eksplorować, wspólnie razem doświadczać. Wspólnie razem poznawać, wspólnie razem korzystać. I pobądź sobie w tym doświadczeniu korzystania, eksplorowania, otwartości i tej ciekawości tak długo, jak potrzebujesz. I następnym razem, kiedy poczujesz, że to twoje małe dziecko znowu utknęło w tym smutku, znowu utknęło w tym czekaniu, to przyjdź, weź je za rękę i zabierz je w podróż. I zabierz je w podróż i wykonaj ten ruch razem z nim, bo teraz oprócz tego, że jest w tobie to małe wewnętrzne dziecko, to jest również ten dorosły, który może przyjść i wziąć to maleństwo za rękę i wspólnie razem wyruszyć. I pamiętaj o tym już zawsze. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa, buziaki.